15 września, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na teledzień, w którym powiemy. Warsztaty kulturalno-integracyjne. Jesteśmy osoba niepełnosprawna jako twórca i odbiorca kultury. Kolizja w Klukach. Ostrożnie, w lasach jest sucho i upalnie. Festiwal Nauki i Sztuki w Kleszczowie. Wystawa w Zelowskim Domu Kultury. Te spotkania wywołują uśmiech na twarzach uczestników, uczą, integrują i pokazują, że świat osób niepełnosprawnych jest pełen twórczych działań. W Środowiskowym Domu Samopomocy Konieczynka po raz czwarty w takiej formie, ale 15 w ogóle, zorganizowano warsztaty pod hasłem „Jesteśmy osoba niepełnosprawna jako twórca i odbiorca kultury”. Na te spotkania zapraszani są uczestnicy z zaprzyjaźnionych domów środowiskowych. Wspólnie bawią się, śpiewają, chwalą osiągnięciami i zdolnościami wokalnymi oraz plastycznymi. Jest to spotkanie integracyjne, ponieważ uczestniczą w nim nie tylko uczestnicy naszego ośrodka, ale również są zaproszeni goście z województwa łódzkiego, z różnych środowiskowych domów samopomocy, z domów pomocy społecznej, z warsztatów terapii zajęciowej, czyli z tych ośrodków, które są z nami zaprzyjaźnione, które z nami współpracują i u których również bywamy na tego typu uroczystościach. Dla podopiecznych domów środowiskowych to przede wszystkim doskonała zabawa. W tym roku dopisała pogoda, dlatego większość atrakcji mogła zostać zorganizowana na świeżym powietrzu. Jest to czwarta edycja tych konkretnych warsztatów, natomiast spotkania integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od 2001 roku, czyli od dnia powstania Środowiskowego Domu. Czyli tak naprawdę to już 15 uroczystość w historii SDS-u. Takie spotkania to przede wszystkim integracja, poznanie nowych osób czy podtrzymywanie zawartych w latach poprzednich znajomości. Najprawdopodobniej postępowaniem mandatowym zakończy się groźnie wyglądające zdarzenie drogowe, do którego doszło dzisiaj, chwilę po godzinie 13 w Klukach. Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 13 w Klukach na prostym odcinku drogi numer 74. W tył ciągnika siodłowego uderzyła kierująca busem kobieta. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Najprawdopodobniej kierująca busem nie zdążyła w porę wyhamować. Bus z rozbitym przodem został odholowany. Ruch, który na czas usunięcia pojazdów odbywał się wahadłowo, do normalnego stanu przywrócono po kilkudziesięciu minutach. Czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń, dlaczego powstała, czemu ma służyć i jak z niej korzystać? Między innymi na te pytania odpowiadać będą bełchatowscy i łódzcy policjanci. W najbliższy poniedziałek w godzinach od 9 do 11 na Placu Narutowicza stanie mobilny punkt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 19 września 2016 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie z inicjatywy komendanta powiatowego w Bełchatowie inspektora Karola Milczarka odbędzie się konferencja poświęcona Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym samym czasie, w godzinach od 9.30 do godziny 11.30 na skwerze przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie przy Placu Narutowicza będzie znajdował się ruchomy punkt informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z praktycznym umiejscawianiem punktów zagrożeń na mapie. Wyjątkowo ciepły i suchy wrzesień zaskoczył chyba wszystkich w tym roku. Temperatura dochodząca nawet do 30 stopni Celsjusza cieszy przede wszystkim tych, którzy urlop zaplanowali sobie na wrzesień. Kiedy taka pogoda jednych cieszy, innych martwi. Bardzo sucho jest w lasach i na łąkach. Wybierając się na spacer do lasu, zwłaszcza teraz, trzeba zachować szczególną ostrożność. Chwilę nieuwagi, na przykład niedogaszony papieros w takich warunkach z łatwością może wzniecić ogień. Po raz drugi w Kleszczowie zorganizowany zostanie Festiwal Nauki i Sztuki. 24 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych będzie można uczestniczyć w interesujących doświadczeniach, odkrywać fascynujący świat nauki. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie może pochwalić się nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. W tym roku festiwal zorganizowany zostanie pod hasłem „Nowoczesne technologie i człowiek”. Program drugiego Festiwalu Nauki i Sztuki zapowiada się bardzo interesująco. Inteligentne domy, stanowiska demonstracyjne, drukarka 3D, kamera termowizyjna, roboty Lego, urządzenia w pracowniach mechatronicznych, warsztaty modelarstwa samochodów, programowania, budowania robotów, doświadczenia i pokazy z fizyki i chemii.
ziemi, stoisko demonstracyjne mikroskopowe, urządzenia elektroniczne pomagające dbać o zdrowie i urodę. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na ten dzień. Oprócz stoisk związanych ze światem nauki, sporo będzie też i kultury. Zaplanowano m.in. koncert oraz Teatr Świateł. Festiwal potrwa od godziny 14 do 19. Wstęp na wszystkie atrakcje jest nieodpłatny. W Domu Kultury w Zelowie można oglądać wystawę pod tytułem Zelów – Dziedzictwo i Pamięć. Ekspozycja to zbiór fotografii i pamiątek dokumentujących wielowymiarowość Zelowa oraz jego bogatą historię. Tą tworzyli osadnicy, ludzie różnych nacji i wyznań. To dziedzictwo, o którym ta ekspozycja przypomina. Wystawa dokumentuje to, jak na przestrzeni lat zmieniał się Zelów, jak specyficznym zawsze był miejscem. Ekspozycję można oglądać do końca października. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy.